Jeszcze raz, proszę Państwa, apteka sztuki, no tak to się zaczynało, nudnawo było, straszelnie, no się troszeczkę, proszę Państwa, rozluźniło, no się w końcu zaczęło. Te skarbonki, zastrzyk kultury, tej piramidki właśnie. Proszę Państwa, abstrakcja. Mówi, że kierowniczka galerii była kierowniczka, że Warszawa nie słynie z abstrakcji. Tomasz jest taki, co się odważył. Co się odważył. Abstrakcja. A ludzie nie lubią tak sobie udokumentować, upamiętnić, bo się tak dziwią, że ktoś zdjęcia robi. Nie ma to żadnych dzieci starszych ani to, to wszystko jest po starocie, bo takie niektóre są twarze u inwalidów namaszczone, takie młode, nie pracujące, to młodo wygląda. Ale troszeczkę tak się nudnawo to zaczynało, no to się rozkręciło. Ja to nie lubię, jak ktoś tak stoi i się pijaki, bo upijają. No ładne są te kształty, ale czy coś to oznacza, żeby na przykład ten autor powiedział, co to oznacza? Dzieciaki. Te lampki. Ładne te lampki. Kosz. Dzień dobry, dzień dobry. No to jeden z głównych takich tych obrazów. Może te twarze, no niektóre oczywiście, że są katolickie, takie jakieś, takie polskie, takie szarobura. A papieża chodzi. Proszę, wyznawcy papieża, Matki Boskiej, ostrobramskiej, święta mają wernisażowe, że o to chodzi. No papieża, tylko że zależy od którego. Przecież Janek nie żyje, ten co na tej wojnie walczył, Jan Paweł II, to więc to jest ich działka. Tutaj bardzo ładnie, proszę Państwa, siedział tutaj ten Piotrek, tak? Krzysiek ten, z kucem, no to teraz. Proszę, wielokrotnie, bo to jest abstrakcja, to można medytować. Proszę Państwa, jeden taki osamotniony ten obraz tutaj, Matka Boska. A sięga ręka fajna.